Weź, skrywaj ze mną zamek Leśna Skała w Szczytnej, niedaleko Polanicy Zdrój. Jeśli podoba Ci się to, co robię, daj lajka, zasubskrybuj kanał. Nie zapominaj nacisnąć dzwoneczka, żeby był informowany o nowych filmach. Możesz także postawić mi kawę w serwisie Buy Me a Coffee. Link w opisie do filmu. Dzięki wielkie. Zamek Leśna Skała to urokliwe miejsce na wzgórzu Szczytnik w Sudetach Środkowych. Otoczone malowniczymi lasami i ścieżkami idealnymi do pieszych wędrówek. Gotowi? Zaczynamy naszą przygodę. Naszą trasę zaczynamy w Polanicy Zdrój, idąc żółtym szlakiem w kierunku Szczytnej. Żółty szlak wiedzie nas poprzez las. Trasa jest łagodna, bez stromych podejść. Bardzo przyjemna. Po około 2 km od parku szachowego w Polanicy Zdrój docieramy do piekielnej przełęczy. To miejsce na wysokości 505 metrów nad poziomem morza oferuje przepiękny widok na panoramę gór stołowych. Znajduje się tu również wiata z ławkami i stołami, gdzie można odpocząć i nacieszyć się widokami. Po krótkiej przerwie ruszamy dalej, a nasza ścieżka staje się coraz bardziej malownicza, wiodąc nas przez urokliwe zakątki lasu. Gdy dotrzemy do zamkowej bramy, skręcamy w lewo i wspinamy się po metalowych schodach na taras widokowy. Wysiłek opłaca się, bo widok z platformy zapiera dech w piersiach. Możemy podziwiać panoramę gór stołowych, okoliczne lasy i doliny. To naprawdę niesamowity krajobraz. No i dotarliśmy do celu naszej wycieczki. Zamek Leśna Skała to neogotycka budowla wybudowana w latach 1832-1838 przez Leopolda von Hohenberga. Zamek jest monumentalny i malowniczo położony na skale, otoczony suchą fosą i murem obronnym. W przeszłości pełnił różne funkcje, od szpitala wojskowego po dom pomocy społecznej. Niestety, nie mogliśmy zwiedzić wnętrza zamku, ale otaczający park. Choć trochę zaniedbany, jest wart odwiedzenia.
Jedynym miejscem, które mogliśmy zobaczyć w środku, była kaplica Matki Boskiej Królowej Pokoju. Kaplica znajduje się w dolnej kolygnacji jednej z wież zamkowych. W przedsionku znajduje się skarbonka. Po wrzuceniu do niej 5 złotych, kaplica rozświetla się światłem, a z głośników zaczyna się opowieść o historii zamku i kaplicy. Wracając żółtym szlakiem do Polanicy, po około 300 metrach schodzimy w lewo i docieramy do kamiennego krzyża misyjnego, wyrzeźbiony w piaskowcu. Krzyż stoi na skalnym piedestale i pełni funkcję miejsca pożegnania księży misjonarzy udających się na misję. Pierwotnie miał tu być cmentarz, ale ziemia jest zbyt kamienista i nie da się tam wykopać odpowiednio głębokich grobów. Po drugiej stronie szlaku, naprzeciwko krzyża misyjnego, zaczyna się górska kalwaria. To droga krzyżowa wykuta w skałach, składająca się z 14 stacji drogi krzyżowej oraz 15 stacji grobu pańskiego. Jest to niesamowite miejsce, gdzie można podziwiać piękne widoki, skalne formacje i rozmyślać nad życiem duchowym. Uważajcie, bo można tam trochę pobłądzić i później ciężko wrócić na szlak. Podsumowując, pierwsza trasa żółtym szlak z Polanicy Zdrój do Zamku Leśna Skała to łatwa i krótka wycieczka, idealna dla każdego. Widoki z piekielnej przełęczy, punktu widokowego koło Leśnej Skały oraz samego zamku są warte każdego kroku. Nawet jeśli nie możemy zwiedzić zamku wewnątrz, to miejsce jest zdecydowanie warte odwiedzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wycieczce do Zamku Leśna Skała, zobaczyć galerię zdjęć z tego oraz innych miejsc, to zapraszam na www.odkrywajzemną.pl. Dziękuję za towarzyszenie mi w tej wspaniałej przygodzie i do zobaczenia w kolejnym filmie.
Jeśli podoba Ci się to, co robię, daj lajka, zasubskrybuj kanał, nie zapominaj nacisnąć dzwoneczka, żeby był informowany o nowych filmach. Możesz także postawić mi kawę w serwisie Buy Me A Coffee. Link w opisie do filmu. Dzięki wielkie.